Cześć, cześć i czołem. Ja nazywam się Teddy2. To właśnie ja. A to kolejny odcinek serii Parszywe szkodniki atakują mój ogrodnik. Co ja, mój ogrodnik? Mój ogródek! Dziś poznamy nową jednostkę zombiaków. Zaczynajmy. Ale żeby nie było nudno, mamy też swoje jednostki. Czyli bojowy czosnek i... Ziarenko kawy? Kofi coś tam? No to... Z łączenia wychodzi jakieś ziarnko trawy. Co? Ziarnko trawy. Kawy. No, ciekawi mnie, jak działa nasz bojowy czosnek. Czy naszym wrogom będzie śmierdziało z ust? Czy też... Zachuchają nas na śmierć. Podejrzewam, że te czosnki ustawimy sobie albo tu na wzniesieniu, albo na linii prostej. No. Uda się, przeżyła. Jest, przeżyła. Kukurydza bądziłe. Jeszcze troszkę. Po kropelce. Jeszcze jeden sun i mamy pierwszy ulepszony słonecznik, czyli słonecznik V2. A to i wiele więcej. Tylko w ogrodniku. Prenumerata tylko dla prawdziwych ogrodników z klasą. Ale w dzisiejszym... prenumeracie. Dobra. Zasmrodził zombiaka, ale co to nam dokładnie daje, to nie mam zielonego pojęcia. Wow, zombiak zmienił linię frontu. To szczerze mówiąc zdarza mi się po raz pierwszy. Aha, to już tak nie działa. Ale został kukurydzą. Kurde, bo mi przejdzie na samym starcie, co mi się bardzo to nie podoba. Kapusta! Głowa pusta, jak to mówią. Dobra. Mamy dwa ulepszone słoneczniki. Ale czy to wystarczy? Bruk nie przeszedł przez nasze linię oporu. Sprawdźmy tą kawę. Co? No nie mam tak za bardzo czasu teraz przeczytać, o co tam mam. No! Dobra, muszę zacząć jeszcze raz. Restart level. Dobra, tą. I ulepszenie. Następnie grosz tą. Kawę na razie nie chcę, bo nie wiem, nie mam tak szczerze mówiąc. Gdzieś poglądam, jak to działa. Ale coś takiego, co da nam czadu. To wypala rząd. Dobra, weźmiemy sobie tym razem bojowe wiśnie. Czyli let's... What is said? Go! Poszli, wystartowali! Pierwszy zakręt, drugi zakręt, zbiera sun. Dobra, mamy trzy. A może zrobić dwie linie słoneczników? Zastanowię się. Kukurydza zaczęła ostrzał nieprzyjacielskich jednostek wroga.
oponent jest bastionem. Jego żołnierze rozstrzypują się na części pierwsze, czyli noga, ręka, mózg na ścianie. Jest margaryna. Tylko jedyne 2,99. Dobra, to już... Kurde, nie tu! Nie tu! Szybko, szybko, kapusta! Naszą drugą linię oporu wzmacnia kapusta. Jej siele puste główki. Jak to się mówi, wszystko idzie z główki. Dobra, na górze sama kapusta, będzie stawiać opór, ale nie, kukurydza mówi, robimy dziś mizerię. I szaleją mi we dwie sta. O cholera, na tej jednej linii nie mam nikogo. Okej, dobra, kukurydza. Dawaj szybki ostrzał, gdzie jest masło? Jest i masło, yeah. Ale kapusta też nie może puszczać. To jest ten ulepszony, więc więcej będziecie mieli problemu, ale... Doskonała formacja obronna, czyli 2-1-2-1 sprawia, że przeciwnicy nie mogą przedostać się przez nasze linie bojowe. Tu jest, ulepszymy, czy ja wiem, czy tutaj konkretnie. No dobra, no jak już ulepszyliśmy tutaj, to tutaj. Dobra, na dole trzeba zrobić szybko naszą bojową kukurydzę. Ponieważ idzie ulepszona jednostka, a sama kapusta może być niewystarczająca. Czosnek tutaj ustawić? Nie, na razie zainwestujemy w groszek. To będzie dobra inwestycja. Groszek niewiele zrobi naszym przeciwnikom, ale posłuży nam jako żywa tarcza. Kolejny groszek. Ciekawi mnie, czy jak jest tu ten krzywy taki dach. No właśnie, czyli groszek ma ograniczone działanie, więc to mi się bardzo nie podoba. Chyba się będę musiał pozbyć groszku z tego... Z tej linii oporu. Albo z... O! Dobra, idzie ta maszyna. What the fuck? Zróbmy to tak. Wysadźmy z sukiensina. I o to chodzi. Kurde, drugi jedzie. Serio? Serio? Więcej margaryny! Nie żałować mu masła! Musimy przeczekać ten desant jednostki... jednostek wroga. Jest! No szkuźwa, kolejny! Czyli ta jednostka atakuje co? Moje... Aha, bojowe słoneczniki. Sana być... Dobra. Jakoś to wykombinujemy na nich sposób. Może na nich jest właśnie ta... ziarenko kawy. No, to byłoby ciekawe rozwiązanie. Jednak pójdziemy w bojowe kukurydzy, nie ma tu co wymyślać. I zasięg jest fenomenalny, a ustawienie planszy nie należy do najłatwiejszej, tak powiem, bo na przykład groszek nie może strzelać w linii prostej, więc może strzelać w linii prostej, ale jego zasięg jest strasznie, ale to strasznie ograniczony, więc tak średnio się to opłaca groszek i jednostki strzelające na krótkim dystansie, ale zawsze można je ustawić w wyższym podłożu, tylko że tam są bardziej narażone na atak wroga, więc coś kosztem czegoś, nie? Więc
jak ktoś chce tam stawiać jednostki, to musiałby się poważnie zastanowić. Oczywiście dla upartego nic trudnego i każdy tam może postawić jednostki, ja nie widzę żadnych większych problemów. Tylko o to chodzi, czy one właśnie tam przeżyją. Równo z takim wsparciem jak moje teraz, w chwili obecnej, to większych problemów by nie było. Ale zawsze jest to ryzyko, że coś pójdzie nie tak. Albo usuniemy stąd cerka pusty i posadzamy tu kukurydzę. Dobra, dobra. Idzie kolejna jednostka. Dobra, dobra. Co chcesz? Co? Co? No jem, ale jestem w trakcie nagrywania odcinka, nie chcę się przerywać. Zombie versus rośliny, tak? Plant versus zombie. No, to wersja angielska. Tak też mówię. Ale wiesz, takie nagrywanie leżąc z chujem do góry dało łóżku to ciężko. Gosie! Jakie leżąc, ja to jestem mega skupiony na tym, co się dzieje na koronie stolu. Fakt, straciłem roślinkę. Marychę dostałem? Taką marychę. A nie, to wygląda, nie wiem co to, co to jest w ogóle za screenety. A co to, no to ta najnowsza, czy jak? Nie, ta najnowsza jest w 3D przecież. Garden Warfare? Co? Garden Warfare? No. Nie, ale widzę, że ci idzie. Mówisz? Jeszcze trochę i będziesz koniec miał. No, jeszcze trochę. Co to daje? Czyż na tym, na Originie masz za darmo, miałeś za darmo i po polsku. No to jest Origina. Ja mam po polsku. Tak? No. Ja nie wiem, czemu nie mam po polsku. A to w ustawieniach możesz zmienić. Tak? No. Ja to się kiedyś pobawię, ja bo w sumie. Gdzie masz? Tyra główna ustawienia przy... No nie ma, no co to? Czekaj, tu powinno być ten. Garden Zone, co? Nie wiem, to powinno być language. Ewentualnie language? W ustawieniach jak włączasz grę, nie pamiętam. Jak włączam grę, to nie mam żadnych ustawień. Nie wiesz? Mam. Gdzie, nie wiem. To są achievementy. Ło, ale ich sporo zrobiłem. Wiecie, achievementy znaczysz. Ale wielki, stary, pałac profesjonalny. Mhm. I tu puzzle, no widzisz, idealnie, idealnie. Jeszcze trochę ci brakuje. Jak? Tu muszę odblokować tylko. 50, no coś tam muszę tam, jakiś poziom. Dobra, kończ odcinek i idziemy. Dobra, dobra. To jest wymuszona przerwa, bo każą mi jeść. A potem jak będę gruby, będziecie ich winić. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia i powodzenia.